Pamiętacie to złowrogie spojrzenie i uśmiech małej dziewczynki na tle płonącego domu? Zdjęcie stało się popularne na całym świecie i zostało memem, którym komentowano złośliwe zachowania w żartobliwym tonie. 4-letnia wówczas Zoe Roth stała się gwiazdą dzięki swojemu ojcu, który zrobił jej to zdjęcie w 2005 roku. 3 lata później zdjęcie wygrało konkurs fotograficzny i stało się wiralem, a w tym tygodniu mem Disaster Girl został sprzedany za prawie $500 000. Z tych pieniędzy dziewczyna zamierza spłacić kredyt studencki, a część przeznaczyć na cele charytatywne. Jednocześnie Zoe zatrzymuje 10% zysków z przyszłej sprzedaży w ramach praw autorskich. A jak wygląda dzisiaj Zoe i czy nadal ma ten złowieszczy wzrok? Wręcz przeciwnie. Tutaj 10 lat później od zrobienia zdjęcia, a dzisiaj to wesoła 21-latka, która właśnie skończyła studia i całkiem dobrze z oczu jej patrzy. Zoe kocha podróżować i poznawać nowych ludzi. Jej uśmiech widziały miliony ludzi na całym świecie, ale dziś przyznanie się nowym znajomym do tego, że to ona jest na tym słynnym memie, zostawia sobie jako fun fact ze swojego życia. Subskrybujcie nasz kanał i zostawcie kciuka w górę, jeżeli podobają się Wam takie historie.